nic na razie. Ej, no! Na samym akurat! Razie, akurat na samym... Akurat miałem wyłączać! Akurat miałem wyłączać, nie? Ty! Ej! O kurde! Ej, pokażcie to! A biało? O stary, jaka lekko magia! Na poprzednim było to samo. Nagle to przestało. A... Gdzie jesteś? Pod wodą! Wow! To co? Wow! Zgrałem, ej. Stary, ale padło... Ale powiedział pod... Witam was bardzo serdecznie w kolejnym paranormalnym dokumencie na moim kanale. Znajduję się obecnie w lesie pod Wałbrzychem, w bardzo ciekawej lokacji, która jest podobno nawiedzona. To czy jest, okaże się dzisiaj wieczorem, ponieważ nadchodzi już bardzo fajna pora, w której razem z chłopakami z PPTV przeprowadzimy śledztwo i sprawdzimy, co tutaj się dzieje. Za moimi plecami znajduje się baszta. Baszta, która została wybudowana na potrzeby pilnowania jeziora, które znajduje się tutaj nieopodal, a właściwie 2 metry może ode mnie. Chodźcie, zejdziemy na dół i opowiem wam trochę więcej. Tak jak wspomniałem, jestem tutaj nie bez powodu, gdyż z tym zbiornikiem wodnym są związane chociażby ze 2-3 porządne, bardzo fajne legendy. Jedna z nich mówi o tym, że na dnie tego jeziora znajduje się podwójne dno. Dlaczego o tym wspominam? Nie bez powodu, mimo że brzmi jak totalny banał, który może nie jest na początku dla was straszny. Ale za tym idzie kolejna historia, a właściwie kolejna masa historii. Ludzi, którzy niestety tutaj utonęli, a ich ciała nie zostały znalezione. Właśnie z powodu tego podwójnego dna, płetwonurkowie, którzy nawet tutaj próbowali odszukać ciał, nigdy ich nie znaleźli. Podejrzane, prawda? Bardzo ciekawe. Druga historia mówi o naszyjniku księżnej Daisy, która niegdyś zamieszkiwała tutaj te okoliczne tereny. Niestety uwielbiała ona swoje klejnoty, które też czasami gubiła. I swój szmaragdowy naszyjnik również zgubiła właśnie w tym jeziorku, stawku, bajorze, jak zwał, tak zwał. Z tego powodu, by chronić swój naszyjnik, postawiła basztę, którą widzieliście przed chwilą, i ustawiła człowieka, który miał chronić właśnie jej naszyjnika. Pewnego razu historia mówi nawet o tym, że ktoś próbował odszukać ten naszyjnik, ale w momencie, w którym wszedł do wody, kolor jasno-zielonkawy, bardzo ładnej, czystej wody, miał zmienić się na szmaragdowy. Ostatnia legenda związana z tym miejscem związana jest właśnie z księżną Daisy, która no niestety była zdradzana przez swojego męża. No nie była zbyt... szczęśliwą kobietą. Tak bym to nazwał. Podobno ma nawiedzać właśnie to jezioro. Może ją spotkamy. To już niebawem. Ten budynek służył do wypalania wapna, które niegdyś tutaj wydobywano, gdyż mieścił się tu właśnie kamieniołom. Bo zanim księżna Daisy zrobiła sobie swój piękny, romantyczny kącik, to właśnie w tych ogromnych kominach tworzono wapno palone, które później wykorzystywano. Ale to wapno przyczyniło się właśnie do wcześniej wspomnianego koloru jeziora, gdyż ci, którzy znają się odrobinę chociaż na chemii, powinni wiedzieć, że wapno oddziałuje na wodę. Człowiek, który został zatrudniony, by pracować tutaj w tej baszcie, miał stąd przepiękny widok. Delikatnie już nawet widać księżyc, chociaż nie wiem, czy wy mieliście okazję go gdzieś złapać swoim wzrokiem. Powiem wam, że klimat robi się tutaj nieziemski. A właśnie, a propos klimatu, bo to jest jedna z kolejnych legend. Dużo osób mówi, że można tu wyczuć dziwną atmosferę. I sam osobiście powiem wam, że delikatnie ją wyczuwam, ale myślę, że zmieni się to w momencie, w którym przybędą chłopaki z PPTV, którzy właśnie pomogą przeprowadzić nam śledztwo. Zobaczymy, czy uda nam się skontaktować z księżną Daisy. Wiem, że chłopaki już tutaj byli i raz udało im się właśnie taki kontakt nawiązać, ale zdecydowanie interesuje mnie coś bardziej.
czyli historię tych osób, które niestety zakończyły swoje życie właśnie tam na dole, a ich ciał do dzisiaj niestety nie odnaleziono. Dlatego słuchajcie, jest godzina 21:55, my musimy poczekać około godziny lub dwóch na chłopaków i aż zrobi się noc i wtedy rozpoczniemy śledztwo. Jest godzina 23:37. A ja jestem już razem z chłopakami z kanału Polish Paranormal TV. I za chwilę przeprowadzimy śledztwo, w którym zobaczymy, czy faktycznie coś tutaj straszy. Witam serdecznie, panowie. Siema. Witamy. Jakiego sprzętu dzisiaj użyjemy? No standardowo użyjemy SB7, jak i również czujnika ruchu, tak jak żeśmy to spróbowali w Legnicy. Mhm. SB7 to urządzenie, które ma swoją nazwę rozwiniętą jako Spirit Box. Łukaszu, wyjaśnisz, czym jest Spirit Box? Spirit Box jest to urządzenie, które polega na skanowaniu spektrum fal radiowych. Szybkość skanowania tego urządzenia wyklucza przebijanie się jakby lokalnych stacji radiowych. Chodzi o konkretne głosy na konkretnie zadane pytania. Ale to nie jedyny element, który pojawi się dzisiaj w filmie, bo na pewno Łukasz będzie przeprowadzał sesję z EVP, prawda? Dokładnie. Czym jest sesja EVP? EVP w skrócie to jest Electromagnetic Voice Phenomenon, czyli będę zadawał pytania do dyktafonu. Jeżeli uda się nagrać jakąś odpowiedź, to oczywiście zobaczycie to na materiale. A więc już za chwilę zobaczymy, czy te piękne i romantyczne miejsce za dnia skrywa jakąś tajemnicę w nocy. Dlatego jeżeli uwielbiacie tego typu materiały, lubicie się bać, lubicie nasze paranormalne wyjazdy, zostawcie tutaj łapkę w górę. Jeżeli będzie ich masa, my wybierzemy sobie jakąś kolejną lokację nawiedzoną, paranormalną, na pewno z ciekawą historią i wybierzemy się tam, by przeprowadzić kolejne śledztwo. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, nadróbcie to teraz, wciskając ten czerwony przycisk, tylko tam na dole. Pamiętajcie o dzwoneczku, wbijajcie też do chłopaków z PPTV, tam możecie obejrzeć ich perspektywę. A my rozpoczynamy śledztwo. Dobra, tu jest wejście. Dokładnie. Więc to możemy zrobić tak, bo ty chciałeś, Łukasz, zrobić sesję z EVP. Mhm. Ja pójdę w tamtą stronę. Ty idziesz na tą górkę, tam w tamtą stronę. No my z Łukaszem pójdziemy na górę. Bez audio tylko. Raz. Działa? Dobra. Dobra, mi się słyszy. Tu mamy kontakt. Dobra, powodzenia. Powodzenia. Jak coś byś złapał, to dawaj znać na krótkofalówce od razu. No, bawcie się dobrze. Uważaj na siebie. Dzisiejszej nocy przychodzę tutaj z szacunkiem do ofiar, które utopiły się w tym miejscu. Jeżeli ktoś chce z nami się dzisiejszej nocy skomunikować, przekazać coś najbliższym, jest to szansa. Jak i również chciałbym skomunikować się z księżną Daisy. Wiem, że było to twoje ulubione miejsce. Także jest to najwyższy czas, najwyższa chwila, żeby ze mną porozmawiać. Moje imię to Łukasz. Czy ktokolwiek mnie słyszy? Jeżeli tak, to potwierdź to, mówiąc coś. Aspektem jest to, że Łukasz jak pierwszy raz tutaj był, to w baszcie wyłapywał już jakieś głosy. Póki co jest cicho. Nie musicie się mnie obawiać. Chcę wam tylko pomóc.
Czy ktokolwiek mnie słyszy? Mężczyzno, usłyszałem ciebie. Możesz pozyskać ze mnie energię. Wtedy przemówisz głośniej. Śmiało, zrób to. W którym Łukasz przeprowadza sesję, ja postaram się przeskanować jeziorko z tego okna, które jest za wami. Poznajesz to jezioro? Chcesz się stąd wydostać? Porozmawiać. Słyszycie mnie? To, co zrobił właśnie Łukasz, to zmiana częstotliwości, na której przeprowadzane jest skanowanie. To powoduje, że czasami łatwiej jest wyłapać jakąś aktywność. Miałeś coś? Miałeś coś? To potwierdziło się w momencie, w którym wróciliśmy do jednego z lasów i właśnie na AM-ie łapaliśmy lepszy sygnał. Strażniku, jesteś tutaj? Słyszałem ciebie. Możesz podejść bliżej. Śmiało porozmawiajmy. Jesteś jeszcze tutaj? Podczas prowadzenia pierwszej sesji udało nam się nawiązać kontakt z kilkoma bytami. Wydawałoby się, że nawet mieliśmy okazję nagrać głos strażnika wieży, chociaż odpowiedzi z jego strony nie były jednoznaczne. Aktywność w baszcie była niska do pewnego momentu. W pewnej jednak chwili nasz noktowizor stracił cały zapas energii z baterii, krótkofalówki wariowały, a my przy końcu sesji złapaliśmy kobiecy damski głos. To śledztwo
dopiero się rozkręcało. Ej, dobra, ja mam... Co zostało? Miałem pełną baterię. Bo miałem pełną baterię, a zobacz. Jest pusta. No, widzę. Widzę. Nie mogę nagrywać. Rozładowało się, stary. No, nowe wkładaliśmy. No, były nowe, no... Wczoraj kupowane przecież. No. By się rozładowały już? Nic na razie. Ej, no! Na samym Akurat miałem wyłączać! Akurat miałem wyłączać, nie? No aż, ale aż, no zobaczcie, no jaki... Jaki przypadek, nie? Ej, ale autentycznie było... aż mnie ciarki przeszły, bo na końcu był damski głos i taki tak wyraźny. Ci kurcze, no patrzcie, no to jest właśnie... No zobaczcie, skanowałem naprawdę przez długi czas. Ale to chcesz odpalić jeszcze raz? Chcesz spróbować? Chcesz no raz? Spróbujemy no jeszcze, kurczę, aż jestem ciekaw. Może to Daisy? Ale no... Kurczę, no z takim czymś się jeszcze nie spotkałem, nie? Jak jest cisza, no, to serio? Jest cisza, nie? I w momencie włączenia tak jakby coś spróbował zatrzymać jeszcze tą próbę kontaktu. I padły baterie w tym. Przepraszam, że zakończyłem. Jesteś tutaj jeszcze? To było na efekcie. Księżno, to ty byłaś? Kobieto, gdziekolwiek jesteś, podążaj do mojego głosu. Pomogę tobie. Wysłucham ciebie. To palówki. Może to być na chwilę? Ale zwieszenie się na chwilę zatrzymało, nie wiem czy to usłyszałeś. Bo to tylko palówki dały sygnał. No, najpierw ten zwieszenie, potem tylko palówki były. O, a co to... A kontynuuj. Zobaczymy. Bo ja widziałem twoja, czy też naświetliła i moja. Ale to było po tym, jak tak. Zacięło się normalnie. Ja drugi raz słyszę ten krzyk, stary. Drugi raz. To jest dziecko czy kobieta? Nie wiem. Taki płacz. Coś ale mam ciary, mordy. Nie. Jestem tutaj, słyszę ciebie. Proszę, podejdź. Dajesz znaki. Ciary są strasy, stary, ja na nogach mam. Tu jest? No mam masakryczne. Ale poczułem kurde. Nie musisz się bać mnie i moich kolegów. Czemu? Powiedz cokolwiek, usłyszę ciebie. Zginęłaś! Chcesz coś przekazać?
gdzie mamy iść dalej? Było coś. Pytałeś o załóg. Dwie odpowiedzi w krótkim czasie. Kończę za dokładnie 10 sekund. Jak odliczę do zera, włączam to urządzenie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No i coś tam pod koniec, ale nie wiem co. Ale przebijały się jakieś głosy. Powiem tak, coś próbowało się przebić. SB7 na chwilę pod... one działa w zupełnie, wiecie, tu działa na tym, wiadomo, na tym częstotliwościach tych troszeczkę innych niż, wiadomo, krótkofalówki. Najpierw SB7 na chwilę zatrzymało skanowanie, a potem właśnie pojawił się ten dziwny, jakby coś to każdego właśnie krótkofalówki. Ale to, co ciekawe, no. Czyli tak, w sumie z tego miejsca możemy podsumować na pewno. Padły mi baterie w noktowizorze, to jest jedno, anomalia związana z krótkofalówkami, no i te głosy, które się przebijały. Tak, nie były zbyt, ale czuliśmy na pewno czuć było, że coś podchodzi. Mikołaj potwierdza. Ja poczułem, stary, i słyszałem już pisk przed wami taki. Tak? W momencie, kiedy właśnie były te problemy z... że przerwało na chwilę sygnał po prostu i wtedy po tym od razu pojawił się ten pisk, zobaczysz sam na nagraniu. Zapytajmy Seta, może on próbował się połączyć. No. To chodźmy nad jezioro, tam przeprowadzimy kolejną sesję i zapytamy Seta, co on wie. Dokładnie. Dobra, no to jazda. Co tam Łukaszu u ciebie? No, nie wiem. Jak to skomentować? Masz coś? Masz coś? Nie, dla mnie to było mega dziwne podczas przeprowadzania sesji. Ale co się stało? Muszę wam to pokazać. Muszę znaleźć, czy to jest templik. Nie, to będzie pod przednim. Takie pytanie, łączyłeś się z nami przez krótką Nie, też słyszałem ten szum. Myślałem, że to wy. Też to miałeś? Tak. Słuch. Patrz. Gdzieś na filmie nawet jest. Nawet w tym momencie chyba jest SB11 wyłączone i było go słychać. No a mi się, stary, przed tymi krótkofalówkami SB7 na chwilę jakby przerwał skanowanie i potem... ciekawe. No to było dziwne. Ja nigdy nie doświadczyłem na Baofengu czegoś takiego, a już długo korzystam z tych krótkofalówek. Dobra, tu idę. No chyba ptaki obudziliśmy na pewno. Lecimy. Sola. Jakby wiatr wiał, to by się... Widzicie? Czekaj, Miki, zgaś proszę ten laterę. Ej, bez kitu to nie jest normalne. Jakby wiatr wiał, to by się... chyba całe drzewo ruszało. Bez kitu nie wiem, co o tym mówisz. Czy to ty wywołałeś ten wiatr? Wywołałaś? To jest chore. Ej! O kurde! Ej, pokażcie to! A wiało? O stary, jaka lekko. Magia! Na poprzednim było to samo. Nagle tamto przestało,
a krzak tam jakiś przede mną cały czas się poruszał, że lekko wieje. No, bez kitu. No i widzicie, tu normalny krzak. I tylko ten jeden element. Tak. Ej, to jest zastanawiające na maksa, bo to tak naprawdę musimy przeanalizować sobie na komputerze już, w postprodukcji. No. Czegoś... Dzieją się tutaj takie zupełnie inne tak, rzeczy, dziwne jakie byśmy rzeczy. Się spodziewali. Bo tu no. Nie ma wiatru, słuchajcie, my jesteśmy tak naprawdę w centrum lasu, więc, no widzicie, jest bezwietrznie. Nawet w mikrofonie nic nie słychać. A no od mimo... kiedy stary tu jesteśmy, ani razu nie zawiał wiatr, naprawdę. O, no a mimo tego on wyłapał na nagraniu. Dobra, chodźcie do tego jeziorka. Kurde, robi się ciekawie, chodźcie do tego jeziorka, chodźcie. Bezwietrzny las, ale mimo tego w okolicy Łukasza gałęzie poruszały się w znaczącym tempie. Jak to wytłumaczyć? Może w komentarzach znajdzie się odpowiedź. Przed nami była kolejna sesja, ale to, co się na niej wydarzyło, wzbudzi w was ogromny strach. Tak samo jak u mnie podczas przeprowadzania sesji. Zobaczcie sami. Jestem bliżej tego niebezpiecznego, jak i magicznego miejsca. Czy ktokolwiek mnie słyszy, podejdź do mojego głosu i przemów. Możesz wyjść tutaj na brzeg i przemówić. Cokolwiek możesz przekazać. Było coś? Nie wiadomo. Takie niezrozumiałe bardzo, prawda? Albo nie chcę, nie wiem. Albo nie chcę, no też tak, no. Mężczyzno, nie chcesz nic przekazać, ale odpowiedziałeś na moje imię. To... Nie no, porozmawiajmy chociaż jeszcze chwilkę, tak? Moje imię to Łukasz, a twoje? Gdzie jesteś? Pod wodą! Wow! To co? Wow! Stary, ale padło pod... Ale powiedział pod... Ja proszę, ja ciebie... Stary, ze strachu, nie wiem dlaczego. Taki automatyczny odruch, jakoś chciałem odejść no nie przeze mnie. Nie. Dobra. To jest tą odpowiedź. Ale to było wyraźne. Nagraliście to? Tak. Ja to jak już mam ja to też mam ale, tu. Ale się zestrałem. Ale widziałem, ja... ale mam ciary. Rozmawiaj. Możesz do nas wypłynąć, postarać się? Thank you.
razem stary. No. Usłyszałem, że jesteś pod wodą. Śmiało. Płyń do mojego głosu, w stronę mojego głosu. Chcesz nas tam wciągnąć? Mega ciekawe jest to, że tak naprawdę jesteśmy w stanie, przez to, że woda tutaj stoi i nie ma wiatru, no i nie tylko, bo ten muł też się nie rusza, jesteśmy w stanie zobaczyć naprawdę, no myślę, że z 20-30, może więcej nawet centymetrów pod wodę. To prawda. Ale się zesrałem, stary. Widziałem. No jesteś tutaj jeszcze? Chciałbyś wypłynąć? Mamy ciebie odnaleźć? Było tak? Było tak, nie? Czyli nie wydawało mi się, że to słyszałem. Coś znowu było. Daleko jesteś od nas? Co się stało? Ty no, ja ciągle słyszę krzyki normalnie w słuchawkach. Poczekaj, bo coś było. Słyszysz krzyki w słuchawkach? No. To było... To było masakryczne. To było tak konkretne pod wodą. Ale stary, to zadziałało tak na moją psychikę, że ja automatycznie chciałem uciekać od tej ale wody. Ja w tym samym momencie aż ciebie złapałem, nie? To tak było... jakby, wiesz, no, w tym samym momencie przez nas ta sama energia przeszła, nie? No. No jakbyś, nie, może ja ciebie złapałem, bo jakbyś, wiesz, nagle tracił równowagę, nie wiadomo, nie? Nie, ja co tak się... nie wiem, to było... Kurwa. To było po prostu pojebane. No. To było pojebane, na serio. No. Dobra, idziemy na to miejsce, gdzie był Łukasz z EVP. Mm. Jeżeli tam się coś działo, to na SB7 tym bardziej może się dziać. Na SB11 nie było nic. Nigdy okay. W życiu nie byłem tak wystraszony przy sesji czy jakimkolwiek śledztwie, jak podczas tej wykonywanej przy jeziorku Daisy. Moment, w którym głos odpowiada, że znajduje się w wodzie, wywołuje takie ciarki na ciele, jakich sobie nawet nie wyobrażacie. Po tym, co się przed chwilą stało, zostawiam wam, słuchajcie, fotopłapkę na około 2 minuty. Dobra, słuchajcie, niespodziewanie się pojawiam ja na chwilę, ponieważ Daniel po raz pierwszy w naszej karierze poszedł robić sesję z dyktafonem, sesję EVP, a ja zainteresowany jednym miejscem postanowiłem, że ustawię tutaj fotopłapkę dla was. Drugą. I ustawiam ją i skieruję tą fotopłapkę na ten ogromny, gigantyczny piec. Oddzieliłem się od chłopaków. Z racji tego, że otrzymałem informację od nich, że podczas poprzednich sesji uzyskiwali odpowiedzi tutaj,
Więc zmieniliśmy plan i stwierdziłem, że sesję z EVP przeprowadzę dzisiaj ja osobiście. Dlatego zobaczymy, czy uda mi się uzyskać jakieś odpowiedzi. Bo tutaj też są pozostałości po budynku. Dobra. Jeżeli ktokolwiek tutaj jest i stoi niedaleko mnie, niech da odpowiedź. Czy faktycznie się tutaj znajduje? Czy są to dusze z jeziora? Czy kojarzysz księżną Daisy? Czy grozi mi tu niebezpieczeństwo? Dlaczego nie możecie opuścić tego miejsca? Dobra, sprawdźmy to. Dobra, tutaj była cisza. Zejdę niżej. Spróbuję, zobaczymy, może tutaj się coś uda zarejestrować. Pierwszy raz w życiu miałem przyjemność poprowadzić sesję EVP. Niestety nie udało mi się nic na niej zarejestrować, a przynajmniej mam takie wrażenie. Dobra, przeprowadziłem dwie sesje, jedną tam wyżej na górce, drugą niżej, ale wydaje mi się, że nic nie zarejestrowałem. Za to wpadłem na pomysł, żeby zrobić jeszcze sesję EVP tam na dole. Jak uzyskaliśmy odpowiedź, to pójdę tam i zadam jeszcze parę pytań, jeżeli coś tutaj wychwycę. Zobaczymy, może coś będzie. Ani cholery, nie podoba mi się schodzenie z powrotem w to miejsce. Ale czego się nie robi dla was. Zadamy kilka pytań. Jeżeli mam uzyskać odpowiedź, to tylko i wyłącznie w tym miejscu. Witaj ponownie. Przybywam z pokojem, ale chciałem się ciebie zapytać, osobo, która udzieliła odpowiedzi na pytanie, gdzie jesteś. Powiedziałeś, że pod wodą. Jak masz na imię? Ile miałeś lat, gdy tutaj wpadłeś, utonąłeś? Czy nie możesz opuścić tego miejsca? Co widzisz? Potrzebujesz pomocy? Jak możemy ci pomóc? Czy Bóg istnieje? Odpowiedz do tego urządzenia. Jak miałeś na imię? Dobra, nie będę tego tutaj odtwarzał. Zrobię to przy chłopakach, bo to jakbym coś tutaj usłyszał, to mogłoby być mega grube. Wolę jednak to zrobić przy nich. Dobra,
Dobra, panowie, zrobiłem sesję, ale nie chciałem tego ni cholery odpalać przy tej wodzie, po tej akcji, więc zobaczymy. Witaj ponownie. Przebywam z pokojem, ale chciałem się ciebie zapytać. Osobą, która udzieliła odpowiedzi na pytanie, gdzie jesteś, powiedziałeś, że pod wodą. Jak masz na imię? Ile miałeś lat, gdy tutaj wpadłeś, utonąłeś? Czy nie możesz opuścić tego miejsca? Co widzisz? Potrzebujesz pomocy? Jak możemy ci pomóc? Czy Bóg istnieje? Odpowiedz do tego urządzenia. I jak miałeś na imię? Koniec. No i VIP-nic, ale SB. Zobaczymy na fotopułapkach jeszcze, może tam się coś zarejestrowało. Dokładnie. Ja to muszę przesłać jeszcze raz. Mi się wydaje, że coś tam słyszałem. Tu? Podczas ostatniej sesji z EVP miałem wrażenie, że uzyskałem odpowiedź na jedno z zadawanych pytań. W postprodukcji okazało się jednak, a przynajmniej mam takie wrażenie, że nic się nie zarejestrowało. Macie ponad 40 minut filmu do przeanalizowania. Być może wy w komentarzach znajdziecie to, co umknęło naszym oczom podczas tworzenia tego paranormalnego dokumentu. W życiu nigdy, ale to naprawdę w życiu nigdy nie doświadczyłem tylu dziwnych anomalii, dziwnych paranormalnych doświadczeń i takiego uczucia, które nam towarzyszyło tutaj przy przeprowadzaniu śledztwa. Pierwszy raz w tym miejscu widziałem na filmie, czego się mogę spodziewać po nim, ale po prostu masakra, niesamowite miejsce. Przede wszystkim można zacząć od pierwszej anomalii, czyli od krótkofalówek. Kiedy przeprowadzaliśmy sesję z SB7, nie było tych odpowiedzi za dużo. Kończąc pierwszą sesję, pojawił się głos. Postanowiłem drugi raz uruchomić urządzenie i podczas skanowania przerwało działanie urządzenia i potem była, Danielu, ta anomalia z tymi krótkofalówkami. Tak, dokładnie. Chociaż i tak najbardziej interesujący element wydarzył się tutaj na dole przy jeziorze. Wtedy, kiedy uzyskaliśmy odpowiedź na SB7, gdy dostaliśmy odpowiedź, że ciało jest pod wodą, w sensie dusza albo no, ktokolwiek dał nam odpowiedź, że jest pod wodą. Następnie udaliśmy się kawałek dalej, żeby przeprowadzić sesję z EVP. Łukasz też chodził tutaj ze swoją kamerą i też zarejestrował dziwne anomalie. Mikołaj ustawił pułapki, to musicie sobie przeanalizować. No i to, co udało mi się nagrać na EVP, moje pierwsze EVP w życiu. No i odpowiedź wtedy, kiedy zapytałem, czy możesz opuścić to miejsce, i krótkie, takie bardzo krótki szept, nie. Dokładnie. Dobra, czy możemy powiedzieć, że to miejsce jest nawiedzone? Ja no śmiało, z ręką na sercu mogę powiedzieć, że tak. Ja dokładnie. Nie mam wątpliwości. To znaczy, normalnie na co dzień wyczujecie tutaj taką dziwną atmosferę, ale w momencie, w którym będziecie przebywać tutaj dłużej niż pół godziny, albo z dobrą godzinę, myślę, że będziecie mieli dość, bo my naprawdę mamy już dość. Dlatego jeżeli chcecie, żebyśmy kiedykolwiek jeszcze tutaj wrócili i przeprowadzili ponownie może śledztwo albo znaleźli coś jeszcze, to zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, wciśnijcie ten czerwony przycisk tylko tam na dole. Wbijajcie do chłopaków z PPTV na ich perspektywę. Zapraszam do subskrypcji ich kanału również, bo robią naprawdę kozacką robotę. No i jeżeli lubicie ten nasz duet, to napiszcie w komentarzu. Tymczasem to już na tyle. My wam dziękujemy. Dziękuję panowie, że zechcieliście po raz kolejny uczestniczyć. I do zobaczenia. Trzymajcie się.